Po raz trzeci spotykamy się z młodzieżą, która przygotowuje się do swojej przyszłej kariery. Tym razem są to uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego i nieco inny dobór. To nie jest jedna klasa, tylko przedstawiciele kilku klas, drugich i trzecich, w zasadzie wszystkich profili, a są o tyle wyjątkowi, że robią znacznie więcej niż trzeba. Biorą udział w konkursach, w projektach, no i pewnie planują karierę. Czy mają na nią szansę? Zaraz się dowiemy. Powiedzcie, czy przychodząc do tej szkoły byliście nastawieni tylko na to, żeby się uczyć do matury? Wiadomo, no wymagania są dosyć ostre, żeby zdać ten egzamin, który jest w zasadzie jedyną przepustką później na wyższe uczelnie. Czy z zamiarem, żeby robić coś więcej? Jak to było u ciebie z tym wyborem szkoły? Myślę, że przychodzę z zamiarem robić coś więcej, bo przecież życie nie polega tylko na tym, żeby najlepiej napisać egzamin maturalny. Staram się łączyć i pasję z nauką. A co to jest? Co w twoim przypadku? No, ja jestem w klasie o profilu matematyczno-fizycznym, ale udzielamy się artystycznie jako klasa. Robimy przedstawienia szkolne. Właśnie jesteśmy w czasie projektu Dziadów części drugiej. No i właśnie w ten sposób. A to coś pomoże później? Bo nie wiem, kto jeszcze się w ten projekt angażuje, w ten projekt artystyczny. Powiedzcie, czy takie artystyczne działania do czegoś się przydadzą przyszłym, nie wiem, lekarzom, biologom? Co to daje? Znaczy, no pomaga zdecydowanie, no tak jakby odnaleźć się w grupie i no nabyć praktykę w sensie, no jakby takiej koordynacji grupowej, żeby umieć się poruszać w środowisku, gdzie pracujemy razem, no i umieć zrobić coś wspólnie po prostu. A co szkoła jeszcze oferuje? Bo wiem, że jeśli chodzi o artystyczne wydarzenia, to jest ich sporo, bo są też konfrontacje teatralne, z tego co wiem, są też dni amerykańskie, angielskie, to się tak chyba nazywa. American Days. Co jeszcze? Co dla matematyków? Czy szkoła coś wam oferuje? Tak, szkoła przystąpiła do kilku projektów, to jest Fizyka jest ciekawa dla klas matematyczno-fizycznych i matematyczno-informatycznych. Jest także kurs wyrównawczy z Politechniki Wrocławskiej Matematyka Reaktywacja i to jest takie e-learningowe, że po prostu my łączymy się z bazą online i w ten sposób piszemy sprawdziany i mamy materiały do nauki w domu. A to jest taki bacik dodatkowy, czy wam się po prostu chce to robić, to coś więcej? No znaczy, to jest program dla chętnych, ale myślę, że to tak też... Tak, dla chętnych z przymrużeniem oka, czy dla chętnych chętnych rzeczywiście, bo to różnie bywa. No. Czasem to może mieć wpływ na ocenę, prawda? Możemy powiedzieć, że z lekkim przymrużeniem oka, bo jednak zdobywamy z tego jakieś stopnie i nasze wyniki rzutują na zdobywanie późniejszych stopni, ale wydaje mi się, że jeśli klasa nie wyraziłaby chęci do przystąpienia do czegoś takiego, to raczej nie brałaby w tym udziału. Czy to jest bardzo trudne, te projekty dodatkowe? Czy to jest tak dostosowane do was, czy stawia wam jakieś, nie wiem, bardzo, bardzo wysokie wymagania? Bardzo pomagają w tym wszystkim. Jeśli już się za coś zabieramy, to nauczyciele podejmują właśnie pracę z nami i możemy właśnie dzięki temu rozwijać swoje zainteresowania. A jak to jest? Czy to tak dotyczy wszystkich, czy tak wybierają sobie tych najzdolniejszych? Dziewczyny, jak to jest u was? U mnie jest tak, że ja na przykład śpiewam i biorę udział w konkursach, w występach. To mi pomaga, bo mogę zaprezentować siebie, ale mogę przy tym też reprezentować szkołę. A ktoś ci tutaj może pomóc, nauczycieli, czy to jest raczej tak, że ci odpuszczają po prostu trochę? To znaczy, trochę mnie odpuszczają i po prostu stawiają na to, żebym występowała, żebym się pokazywała gdziekolwiek. A jeśli na przykład bierze się udział w konkursach, w olimpiadach, nie wiem, czy na przykład w twoim przypadku, tak? To jak to jest? Sam się musisz starać o to, żeby się przygotować? Czy tu w szkole masz wsparcie? To znaczy, wsparcie jest na pewno. Oprócz tego jeszcze tydzień przed olimpiadami na przykład dostajemy taki immunitecik. Wtedy możemy sobie nie chodzić do szkoły, wybierać lekcje, na które przyjdziemy, douczać się. Oprócz tego zawsze można się zgłosić do nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Zawsze jest pomoc, jest. Tak, to jest też tak, że nauczyciele nas sami zachęcają, oferują to, że jest olimpiada, zawsze jest to ogłoszone i jeżeli już się uczeń podejmie branie udziału w takiej olimpiadzie, w moim przypadku ja brałam udział w olimpiadzie literatury i języka polskiego, zawsze jest to wsparcie nauczyciela i możemy również liczyć na tak zwany immunitet, czyli kiedy się przygotowujemy do olimpiady, jest możliwość przełożenia różnych sprawdzianów. I tak trwa, na przykład w moim przypadku to był miesiąc,
zależy też, jak nauczyciel sobie ustali z uczniem. Słuchajcie, że to jest tak, jak było zawsze chyba w szkołach, że nauczyciele tak robią przesiew w tej pierwszej klasie i wypatrują tych, którzy rzeczywiście rokują nieźle, tak? I później oni sami widzą, że mogą odnosić sukcesy, a cała reszta jest jakby tłem. Czy to się zmieniło? Czy oferta, no wy jesteście wyjątkowi, może niewłaściwym ludziom zadaję to pytanie, ale jak wy to oceniacie? Czy jesteście traktowani jakoś wyjątkowo, a cała reszta trochę gorzej, czy nie? To znaczy, według mnie, jeśli ktoś chce coś robić, to to robi i jest za to doceniany. Na pewno nie ma takiej selekcji, że ty mi się podobasz, więc z tobą będę pracował. To wszystko zależy od nas, wszystko jest w naszych rękach. A tutaj koleżanki mówiły o tym immunitecie, o tym, że ci, którzy się przygotowują do jakichś ważnych wydarzeń, to mają szansę, żeby zrobić to w spokoju, rozumiem. A jeśli chodzi o pomoc tak zwaną merytoryczną, czy nauczyciele, którzy was tutaj uczą, nadążają za czasami, bo rozumiem, że to też są spore wyzwania, no skoro sprawdziany e-learningowy i cały ten e-learning jest, to internet i umiejętność poruszania się w tych nowinkach, czy oni dają radę, krótko mówiąc? Czy im się chce też? Zdecydowanie tak. Szkoła podpisała współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim, z Wydziałem Nauk Biologicznych. Dzięki temu mamy dostęp do pracowników naukowych, do ich wiedzy, do laboratoriów i to pomaga nam rozwijać nasze zainteresowanie, ale także pisać prace badawcze na olimpiady, na przykład biologiczne. Gdybyście mieli powiedzieć, co wyróżnia drugie liceum spośród ogólniaków? No szkoła ogólnokształcąca, czyli tak naprawdę to tutaj macie się nauczyć wszystkiego, co pomoże wam dostać się w zasadzie chyba na każdy kierunek. Ale to chyba nie jest też klucz do sukcesu, żeby robić wszystko ogólnie. Czy drugie liceum się czymś wyróżnia? Czy oferuje coś wyjątkowego? Dlaczego warto tu przyjść? Moim zdaniem na przykład nasza szkoła jest naprawdę wielkim zbiorowiskiem ludzi z pasją. To jest dla mnie niesamowite, że praktycznie każdy człowiek u nas, na kogo by się nie spojrzało, każdy ma jakąś pasję. Nie ma człowieka, który na przykład przychodzi, tylko kuje. Są na przykład osoby, które malują, które grają na czymś. Praktycznie każdy na czymś gra, śpiewa i to jest naprawdę fantastyczne. A nie wiem, może coś, jeśli chodzi o kwestie naukowe, oprócz tych dodatkowych projektów, o których tu już wspominaliście. Ja wspomnę na temat sportu w naszej szkole. Mimo, że jednak jesteśmy szkołą, w której trzeba się uczyć, jest to szkoła, która ma wysoki poziom, jeżeli chodzi o to, ale nawet w sporcie osiągamy naprawdę znaczące sukcesy. Na przykład trzecie miejsce w Polsce w koszykówkę, potem trzecie na Dolnym Śląsku. W poprzednim roku wygraliśmy zawody powiatowe w piłce nożnej, gdzie pokonaliśmy i drużyny z Mechanika, z Budowlanki, gdzie jednak tych chłopców jest po kilkaset, a u nas jednak jest trochę węższy wybór, jeżeli chodzi o zawodników, a jednak udaje nam się osiągać takie sukcesy sportowe. Powiedzcie, czy czujecie się przygotowani do tego, żeby się dostać na dobre kierunki? I gdzie się wybieracie? Bo jestem bardzo ciekawa, jaki tu przekrój. No ja jestem uczennicą drugiej klasy, więc jeszcze nie mogę do końca stwierdzić, czy jestem dobrze przygotowana, natomiast chciałabym się dostać na psychologię i w tym kierunku realizuję swoje plany. Na razie mam nadzieję, że są wystarczające. Mi się marzy w sumie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie i tak planuję w tym kierunku dążyć, jak najbardziej starać się tam dostać, dostosować do poziomu. Chyba nie jest łatwe, prawda? No na pewno nie jest łatwe, aczkolwiek jestem w drugiej klasie i mam jeszcze trochę czasu, żeby się przygotować. Myślisz, że masz szansę tutaj w drugim się przygotować do takiego wyzwania? Myślę, że tak. Myślę, że tutaj to zaplecze naukowe pomoże mi z fizycznej strony, z matematycznej, gdzie to jest w sumie najbardziej wymagane na takiej uczelni. Ja planuję wybrać się na Politechnikę Wrocławską, czyli taki inżynier karwowski. Ale no, zobaczymy, co będzie. Kierunku jeszcze nie wybrałem, ale jakieś takie studia politechniczne. Inżynier karwowski, a może Steve Jobs raczej? Znaczy, do komputerów jakiegoś nie mam takiego zamiłowania, także bardziej rzeczy związane z fizyką. Czyli pewnie jak jeśli chodzi o pracę. A jak u ciebie? Ja marzę o prawie i mimo tego, że uczęszczam do klasy matfizu, czuję się jak na razie dobrze przygotowywany do rozszerzonej matury z polskiego. I myślisz o sukcesie. Tak jest, prostu, tak? Dokładnie. Nie przyjmujesz innej wersji poza dostaniem się. Nie ma jak. A ja się wybieram na historię na Uniwersytecie Wrocławskim i mam wrażenie, że po tej szkole się tam dostanę po prostu. Że
Na pewno, tak. Ja chciałabym studiować pedagogikę w Warszawie i chociaż jestem na profilu humanistycznym, to zdaję maturę z biologii i mam nadzieję, że się dostanę. A ja bym się chciała wstępnie skierować na prawo, na Uniwersytet Wrocławski i również mam nadzieję, że dam radę się dostać, jak tutaj wszyscy moi znajomi. Przepraszam, że nie pytam drugiego rzędu, ale jest was bardzo dużo. Wszyscy jesteście, z tego co wiem, uzdolnieni i pewnie wam się te wybory powiodą. Bardzo zaskakujące jest dla mnie ta wasza fantastyczna ocena nauczycieli. Czy to jest tak rzeczywiście ze szczerego serca, czy rzeczywiście w tej szkole jest taka atmosfera wsparcia, żeby te plany się udało zrealizować, czy tylko tak do kamery? Grona pedagogiczne buduje takie może nie, atmosferę wsparcia, tak jak pani to nazwała, ale też poczucie tożsamości, że drugie liceum zobowiązuje do czegoś i jednak wymagają od nas tego, bo nasze wyniki w rankingach szkół, czy po prostu opinia w społeczeństwie, także kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy opuszczają tą szkołę, mają podtrzymywać to, a nie dawać zaprzeczenie. Gdybyście mogli wymienić kogoś, kto zrobił błyskotliwą karierę po drugim liceum, czy są takie nazwiska wam znane, czy raczej może profesje? Ja. Na przykład Juliusz Chrząstowski, aktor znany. Innym aktorem jest także Konrad Marszałek. Mateusz Baran również. Paweł Wysoczański to jest także twórca filmów dokumentalnych. On był tutaj ostatnio na festiwalu Okiem Młodych Świdnicy. Były pokazy jego filmów. Ktoś jeszcze jest? Czyli głównie humaniści, tak? Mnóstwo ludzi z okolic, którzy po prostu może nie robią takiej błyskotliwej kariery na cały kraj, ale w naszym powiecie czy województwie jednak osiągają znaczące sukcesy. Prezydent Wojciech Murczek, to również absolwent drugiego liceum. No i z tego co wiem, cała rzesza lekarzy, nauczycieli, inżynierów to również absolwenci drugiego liceum, czyli jest szansa, żeby rzeczywiście coś ciekawego w życiu, a przynajmniej pożytecznego robić. Teraz jeszcze dla was niespodzianka. To, o czym rozmawialiśmy, stało się także pretekstem do rozmowy z waszymi nauczycielami. Oni również trochę na was popatrzyli takim okiem, ja wiem, czy surowym, posłuchajcie sami. Gdyby pan mógł określić, i czy w ogóle da się określić w jednym słowie, czy to jest liceum humanistyczne, czy raczej dla uczniów, którzy chcą się kształcić w naukach ścisłych? Da się to tak rozdzielić? Jakie jest drugie? W jednym słowem nie da się. Jakby nie patrzeć, zawsze się znajdzie grupa uczniów, którzy są ukierunkowani na przedmioty humanistyczne i biorą aktywny udział w zajęciach teatralnych, w warsztatach dziennikarskich, a obok nich istnieje grupa uczniów ukierunkowanych na przedmioty, przepraszam, nie humanistyczne, tylko matematyczne, przyrodnicze, którzy koncentrują się na matematyce, na fizyce, tudzież na biologii, na chemii i pracują nad sobą w danym kierunku. Gałąź matematyczna, nauki ścisłe są bardzo mocną stroną drugiego liceum ogólnokształcącego, o czym świadczą chociażby wyniki w konkursach czy w olimpiadach, zarówno z matematyki, fizyki, jak też i z informatyki. Niemniej jednak zawsze też dbamy o gałąź przyrodniczą. Nauki biologiczne, biologia, chemia są również w drugim liceum ogólnokształcącym na, myślę, bardzo wysokim poziomie. Świadczą również o tym sukcesy w olimpiadach, konkursach, a także to, że od tego roku otworzyliśmy klasę biologiczną z zajęciami laboratoryjnymi we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim. A to chyba taka wyjątkowa rzecz. Myślę, że tak, na naszym rynku lokalnym jest to pierwsza taka klasa, która współpracuje właśnie w naukach biologicznych, przyrodniczych z Uniwersytetem Wrocławskim, mając podpisaną umowę na najbliższe 3 lata. Czy drugie liceum robi coś ponad to minimum? Oczywiście. Nasza codzienna praca to jest właśnie przyglądanie się umiejętnościom, predyspozycjom, potencjałowi, który tkwi w uczniach i pozwalamy się wydobywać pewnym umiejętnościom. To jest takie poszukiwanie perełek. Odbywa się to na każdym przedmiocie, tak myślę. I każdy z nauczycieli jest bardzo tym zainteresowany i bardzo chętny, żeby w tym dopomóc. A za pomocą? Za pomocą propozycji udziału w edukacji
związane już na przykład z konkretnym przedmiotem. Ja mogę tutaj o działce humanistycznej mówić. To jest projekt edukacji teatralnej, to jest edukacja filmowa, to jest kontakt z naszymi absolwentami, którzy wprowadzają nas na przykład na różne uczelnie, na różne warsztaty, pokazy. Ostatnio byliśmy w synagodze na przykład i to za sprawą absolwenta, który uznał, że to może być ciekawe dla jego młodszych kolegów i służyć poznawaniu historii naszego regionu. A więc jest ta oferta i pozalekcyjna, i związana ze współpracą z różnymi instytucjami, na przykład także ścisła współpraca z Kościołem Pokoju, udział w projektach różnego rodzaju edukacyjnych. To pozwala uczniowi się rozwinąć i odnaleźć siebie i swoje umiejętności także pokazać. Uczniowie są dodatkowo zachęcani do brania udziału w konkursach regionalnych, na poziomie regionalnym, na poziomie wojewódzkim w matematyce. Uczestniczą w takim programie organizowanym przez Politechnikę Wrocławską, co się nazywa Matematyka Reaktywacja. Zaczyna się to w pierwszej klasie i ma formę sprawdzianów zajęć odbywających się przez internet za pomocą strony Politechniki i dodatkowo wyniki z tych sprawdzianów są brane pod uwagę przy ocenie. Jak patrzy Pan na młodzież, tę obecną, tę dzisiaj, ona jest ukierunkowana na to, żeby ciężko pracować i rzeczywiście coś osiągnąć i skorzystać z oferty szkoły. Czy trochę się migają? Dzisiejsza młodzież jest bardziej, że tak powiem, wychowana przez internet. W dawnych czasach... Dla Pana to dobrze. I dobrze, i nie, bo bardzo często młodzi ludzie podchodzą do problemów z takim poglądem, że jeśli tego nie ma w internecie, to nie istnieje. I zamiast samodzielnie wymyślić rozwiązanie, szukają już gotowych rozwiązań. Co jest troszeczkę kłopotliwe, ponieważ zwalnia ich z myślenia logicznego. Więc nauczyciele starają się wyszukiwać takie problemy, które niekoniecznie można znaleźć od razu, lub trzeba troszeczkę pogłówkować, pokombinować, żeby do rozwiązania dojść. Także dzisiejsza młodzież stanowi jakby nowe wyzwanie dla nauczycieli. Nie są to ludzie tacy sami jak 10, 15, 20 lat temu. Jest to zupełnie inne pokolenie, inaczej myślące, kierujące się innymi wartościami. Jest sporo młodzieży, która można powiedzieć, że idą na zasadzie pewnej ciągłości, zaplanowanej przez nich, czy proponowanej przez ludzi, których ich otaczają dla nich ważni, nie wiem, rodzice, nauczyciele, trenerzy, ale jest też dużo młodzieży, która szuka jeszcze tej drogi i oni w trakcie nauki dopiero jakby decydują się, co dalej. Natomiast ta grupa pierwsza, która ma pewne rzeczy przemyślane, oni już mają swoją drogę kariery wybraną. Jak Pan obserwuje ofertę szkoły, to w jaki sposób kształci, co proponuje właśnie to, o czym Pan mówił, ponad zwykłe lekcje, czy to jest dobre przygotowanie do tego, żeby startować się z drugiego na dobre uczelnie? Jak Pan to widzi jako nauczyciel? Uważam, że to jest bardzo dobre przygotowanie. Absolwent drugiego liceum jest skazany na sukces. W obrębie moich znajomych, osoby w tej chwili powyżej 30, jest kierownik finansowy banku, jest właściciel parku rozrywki, jest ekspert budowlany. Mimo że to była klasa matematyczno-fizyczna, są dwie lekarki. Także ciężko nie odnieść sukcesu, będąc absolwentem drugiego liceum. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, zwłaszcza w tej części, która dotyczy raz sukcesu, a dwa oceny Was jako uczniów. A tutaj nie było potępiających słów, broń Boże, ale no trochę ten internet. Czy rzeczywiście czujecie tak, że jak nie ma w internecie, to nie istnieje? Chyba to nie można powiedzieć, że czujemy tak, że nie istnieje, ale tak jak powiedział Pan Profesor, na pewno czasami zdarza się nam iść tą łatwiejszą ścieżką i wyszukiwać gotowych rozwiązań, ale na pewno wiemy, że jeśli nie ma czegoś w internecie, a ktoś nam to przedstawia, to nie myślimy, że to nie istnieje, tylko przyjmujemy to za fakt. I myślę, że to jednak można się nie zgodzić z tą opinią. Czy nauczyciele za Wami nadążają, jeśli chodzi właśnie o to, co powiedział Pan Profesor, że jesteście inni niż młodzież 10, 15, 20 lat temu, ze względu na to, że ona nie miała dostępu do tak ogromnej wiedzy, jak Wy macie. To było wiele, o wiele trudniejsze, zapewniam Was. Według mnie zdecydowanie nadążają. Też starają się ogólnie nadążać za trendami, za pokoleniem. Czasami aż śmiesznie to brzmi, ale jednak starają się zdecydowanie. Nauczyciele idą z duchem czasu i jakoś bardzo dobrze sobie radzą. Czy czujecie się skazani na sukces? Na pewno jest to bardzo pokrzepiające, ale czy tak będzie, to się okaże.
Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Gośćmi programu W Szkole o Szkole była młodzież drugiego liceum ogólnokształcącego w Świdnicy. Dziękuję. Dziękuję.